ratowała dzieci, ratowała Żydów, poświęciła swoje życie dla ratowania innych. To jedna z wybitnych osób, tak naprawdę w piekle, które zostało stworzone przez Niemców na ziemi. Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz. Służebnica Boża Stanisława Leszczyńska, położna nazywana przez współwięźniarki Mateczką i Aniołem Życia, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom Niemców, przyjęła w Auschwitz około 3000 porodów. Kiedy wybucha I wojna światowa, jej ojciec zostaje wysłany na front. W tym okresie Stanisława Leszczyńska wstępuje do Komitetu Niesienia Pomocy Biednym. W momencie, kiedy wybucha II wojna światowa, kiedy jest okupacja niemiecka, ona pracuje i ratuje dzieci, także żydowskie. Przyjmuje na świat dzieci żydowskie, które są rodzone potajemnie. Nie bała się tego. Jednak w wyniku różnego rodzaju zbiegu okoliczności zostaje aresztowana. Wraz z córką i synami mężowi udaje się uciec. Bronisław Leszczyński walczy w Powstaniu Warszawskim i niestety tam ginie. Stanisława Leszczyńska wraz z córką trafiają do obozu koncentracyjnego, a ma to miejsce 17 kwietnia 1943 roku. Stanisława Leszczyńska już w obozie Auschwitz-Birkenau zastępuje inną położną, która zgodnie z rygorem obozowym odpowiadała za topienie w beczce nowonarodzonych dzieci. Niemieckie położne nie tylko nie przejmowały się kobietami, które rodzą, ale w sposób brutalny, okrutny, sadystyczny można powiedzieć, mordowały dzieci, które się tam rodziły. Topiły noworodki w bańce. Słychać było tylko bulgotanie i później ciszę. A najgorsze było to, że matki, które urodziły te dzieci, później widziały, jak ich dzieci, noworodki, zostają wyrzucone przed barak i tylko szczury biegają po tych dzieciach. Lekarzem w obozie był niesławny Józef Mengele, który mocno naciskał na to, by ten proceder uśmiercania dzieci był kontynuowany. Jakąż to odwagą Stanisława Leszczyńska musiała się wykazać, by wprost się sprzeciwić, a co więcej, by Mengele dalej nie optował za takim kończeniem życia nowonarodzonych niemowląt. Nawet dr Mengele nie doprowadził do zamordowania Stanisławy Leszczyńskiej. Być może bał się po prostu życia. Jako anioł śmierci bał się tego, co ona robiła. Niemcy zdecydowali, że dzieci z cechami aryjskimi nie będą zabijane, tylko będą przewożone do Nakła i wynaradawiane, zgodnie z niemiecką polityką. Stanisława Leszczyńska, by już po wojnie móc ewentualnie te niemowlęta odnaleźć, pozostawiała na ich ciele dyskretne małe tatuaże, co w późniejszych latach powojennych pomagało w znajdywaniu tychże dzieci. Sama Leszczyńska mocno podkreślała w swoich późniejszych zeznaniach, że po każdym porodzie modliła się do Boga, by zachował przy życiu to dziecko i kreśliła znak krzyża na główce. Stanisława Leszczyńska przeżywa obóz, wychodzi później po wyzwoleniu obozu na wolność, dalej pracuje jako położna, cały czas pamiętając o tych dzieciach, które tam ginęły. W roku 1965 wydaje książkę, bardzo znaną, bardzo popularną, Raport położnej z Oświęcimia. Po wojnie przez 36 lat pracowała jako położna. W roku 1974 umiera w wieku 78 lat w Łodzi. Na pogrzeb przybywa tysiące ludzi, w tym te dzieci, które przetrwały dzięki niej. W roku 1992 rozpoczyna się początek procesu beatyfikacyjnego, co wiąże się z nadaniem honorowego tytułu Służebnicy Bożej. Dzień 8 maja, dzień urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, do dzisiaj jest uświetniany, traktowany jako dzień położny.